Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ogólnie jesteśmy dalej przy tym wiatraku i ja już próbowałem dość sporo czasu, ale no nie, jednak nie, potrzebuję więcej wytrzymałości. Znalazłem coś tutaj i myślę, żeby pójść do tego punktu, który mamy tutaj, z dostawcą wody, zróbmy go. Potrzebuję po prostu więcej wytrzymałości do tego wszystkiego jeszcze. Za mały level mam. Myślałem, że nie zaskoczę. Robicie, chłopaki. O co tu chodzi? Czemu? Czemu oni do mnie lecą? Nie rozumiem. Żadnego głosu tutaj nie dałem. No ale okej. Okay. Nie wnikam. Bo nie poprzedni odcinek był dość długi. Teraz damy 30 minut. Stopper, tak? Jedziemy. Nie wierzę. Kurwa se... Co? Pora na zemstę! Pierdolę, nie dzwoń tym gównem. Czemu oni jakiś tu środek rozpylają jak ginom? O co tu chodzi? Nie rozumiem. Jeśli ktoś by chciał wytłumaczyć, to komentarz, nie? Ciekawego jeszcze tu mają? Chyba nie. Taki słaby posterunek był. Aktywność. Coś tutaj jest, ale aha, czy co, nic tu serio nie zrobię? Tam coś na dole jest? Nie wiem, nie chcę się tam skakać. Nie wiem, czy wyjdę. I co, zarażeni tam siedzą w cień, zamykają się na klucz, tak? Okej, rozumiem. Dobrą umiejętność wymasterowali, zamykanie się w pokoju. Zupełnie jak gamerzy. Dobra. Co tutaj jest? Ciekawego. Paralgita. Przez co to nie? Okay, podnosimy stafy. Chciałabyś się dzisiaj podzielić opowieścią. Saro, proszę bardzo. Już się rozprowadza do fanfonta. My wyjście niżej? Wiesz co, ktoś stroi sobie ze mnie żart. Dlaczego wszyscy się nagle tu zlatują, jak ktoś zaatakuje? Może to przez ten trudny poziom? I tu lecą? Żeby mordują na wszystkich.
Wycelnicy. Czy to rozumiem, że ma się odblokować? Drzwi na noc, tak? Możemy to stawić. Okej, wróciłem na sam początek. Obszar misji. Kurwa, to jest strasznie dużo szukania w tej grze. Może to będzie jakieś fajne mordowanie zombiaków. Takie tam tego typu misje, a to się okazuje, że... Czekanie. Aha. Siema. Świetnie. Kolejny złodziej wody. Samą porę. Jakby mało było tego, że zarażenie likwidują mi interes. O czym ty mówisz? Przyszedłeś mnie obrobić, tak? Przyszedłem, bo Julian mówi, że sprzedałeś mu zatrutą wodę. Niczego nie zatrułem, okej? Okay? Julian twierdzi inaczej. A słuchaj dalej, kulesia, który sprzedał mi mąkę wymieszaną z gipsem. Skoro nie jesteś złodziejem, to może pomożesz mi z zarażonymi? Rozpanoszyli się na dole. Jeśli nic z tym nie zrobię, to szybko pójdę z torbami. Pomogę ci się ich pozbyć, a ty mi powiesz, jak było. Umowa stoi? Dobra, stoi. No dobra, chyba mam kolejną misję. Musimy zejść na dół. Dobra. A jest coś ciekawego przy okazji? Jezu, ale tu wytrzymałeś, leci powoli. Zombiaki na hita padają tak czy siak. Jesteś bezpieczny. To teraz, jak było z tą wodą? Czekaj. Dobra, odpalę wodę, akumulator. Naprawdę jesteś jednym z tych pieprzniętych pielgrzymów. Pieprzniętych? Już okej. Okay. Trzeba albo żyć z rozbojów, albo być nieźle pieprzniętym, żeby szwendać się po świecie pełnym wirali. Oczywiście pozytywnie pieprzniętym. Dobra, mów co z wodą. Mojej wodzie nic nie dolega. Na bazarze zatruł się nią człowiek. Jak umrze, to będzie na ciebie. Ach, szlakuj to. Dobra, to był wypadek. Rozumiesz? Wypadek! Tu przez tych jebanych złodziei. Jak to? I zastawiłem na nich pułapkę. Więc zatrułeś wodę, żeby pozbyć się bandytów? Nie zupełnie. Czy raczej nieumyślnie. Jakiś czas temu wlazł tu wiral. Zabiłem go. I skurwiel wpadł prosto do wanny. Tyle wody się zmarnowało. Wpadłem wtedy na pomysł, jak mógłbym dać tym gnojom nauczkę. Aha. Napełniłem kilka butelek wodą po zombie i ustawiłem w widocznym miejscu. Ale ta woda nie miała nigdy trafić na bazar. Ja musiałem po pijaku sprzedać kilka z tych butelek Julianowi. Dam ci całą mąkę, jaką mam. I jeszcze coś dorzucę. Tylko nikomu nie mów. Będzie po mnie. Nie, no powiem, no co.
Trzeba będzie, no. Bądź szczery i opowiedz na bazarze, co się stało. To był wypadek. Zwariowałeś? A kto potem kupi ode mnie choćby kroplę wody? Nie dam powiesić Juliana za coś, czego nie zrobił. Pierdolić Juliana! Muszę ratować własną skórę! Aha, czyli poświęci? No nie za bardzo. Będziemy musieli go wyłabić, tak? Wow, muszę użyć potiona. Wow. Ale... Dlaczego? Dobra, ale dlaczego ja mam... Zabijmy go może. Dobra. Muszę zmienić eku. Dlaczego mi się zmieniło nagle na ten, co? No co tu chodzi? Co jest? Czekaj, jeszcze raz to i tutaj. Damy tak. Echelator damy na jeden. Kurwa. To damy tu, tak. Nie wiem, samo mi się zmienia, no o chuj chodzi. Rozlutujmy go do końca. On tu jeszcze ciekawego ma. Butelki. Ha. Te butelki były do tego, okej. Czyli co, te miejsce się nam nie odblokuje jako safe hosta? Zróbmy to. Przejdźmy do tego punktu. W ogóle nie jest noc. Nie, jednak zamknijmy. Bym musiał wyjść na dach z powrotem, przejść do chami tędy, będzie łatwiej. Tak. To jest zdecydowanie lepszy pomysł niż wchodzenie tam. Okej. Pach, pach. Poruszę do góry. Aha. Aha. Trzeba czekać, że mi się to wyregeneruje. Puść się. Dokładnie o to chodziło. Pach, pach. Teraz tak, gdzie było to wyjście? Nie? Nie. Tam jest chaos. Jedziemy tędy. O, jest. I mamy jeszcze przy okazji zombieka. Super. Jest safe house. Palmy to. Nie, ta gra jest strasznie zbudowana, przysięgam. Dobra, zapiszmy 15 minut. Co ja muszę zrobić? Co to znaczyło? Muszę przejść tutaj, tak? Dobra, myślę tak. Wbijmy się do rana, przyjdziemy się do bazaru i akurat będzie, myślę, pół godzinki odcinka, tak. Mhm. Bo mi trochę zajmuje przechodzenie tego wszystkiego.
na nowo przedstało, no nie? Dobra, ogólnie musimy zaznaczyć misję. Ona jest zaznaczona. No dobra. Idziemy. Co jest? Dar. Okej. Czas na zabawę. Aha. Tam wolą. Ale to są głupie boty. Ale właśnie tu. Nie walczą z zombiekami, tylko ludzie atakują. No pojebańce. W bagażniku? Szmaty. Kto trzyma szmaty w bagażniku? Dobra, idźmy po prostu do naszego punktu. Spierdalaj, co? Nie chcę się z nimi walczyć. Okej. No, wypierdalaj. Na trybie trudnym jest giga dużo zombiaków i kurwiejące, za dużo jest. Jeszcze wszystkie biega, nie? Pojebane. Jesteś na to gotowy? Dobra, napierdolmy im po prostu. Nic nie widzę. Okej. I do naszego punktu. Kacz, tam była bramka ogólnie. Skakuj tutaj. Wykryto pojemnik z inhibitorami. O, pojemnik z inhibitorami. Ale pewnie to jest ten sam punkt, który był wcześniej. Na pewno się dogadamy! Patrzcie ten autobus. O, siema, sobie siedzi, chilluje bombę. Ale jak oni latają za mną. Mamy jakąś nocną aktywność odblokowaną, okej. Aitor. Słucham. Tu Aiden. Zaproponowano mi podejrzaną robotę. Może wpadnę na trop w sprawie Lukasa. Potrzebuję czegoś więcej niż tropu. Zbadaj tę sprawę, Aiden. Jasne. Bez odbioru. Kurwa, nie ze śmieciu. Musiał zadzwonić. To są kretyni też. Podczas apokalipsy stoją, kampią na innych ludzi i jeszcze trąbią w jakimś gównem. Giga pojebane. To mi się zaznaczyło w ogóle.
Jestem tutaj. Zaginieni. Spotkaj się z korpą. Weź to. Dobra. Nie rozumiem tego, dlaczego nie po śmierci innym wypuszczają, żeby te bandyci. Mega dziwne. Halo? Jest tam kto? Przysłał mnie Damien, halo? Czego tu szukasz? Przysłał mnie Damien, mówił o pracy. Pomyliło ci się. Dopiero co z nim gadałem, kazał mi tu przyjść. Jesteś sam? Tak, jestem sam. Lepiej nie ściemniaj. A teraz wchodź i idź na dół, wszystkiego się dowiesz. Dlaczego nadal tu sterczysz? Brzmi jak podstęp, nie? Mogę wejść? Nie. Jestem Maiden, od Damiena. Szukam pracy. Jasne. No to... jesteś tu nowy. Damien też o to pytał. Co za różnica? Szef cię o coś spytał. Nadal próbuję się dowiedzieć, co tu robię. To ty tu owijasz w bawełnę. Dobra. Pogadajmy o robocie. Najlepiej, żebyś nie był zbyt dobrze znany na bazarze. Wiesz, raczej niewielu mnie tu zna. Dobrze, bardzo dobrze. Chyba znalazła się nasza zguba. O czym ty mówisz? Czego ode mnie chcecie? Powiedzmy, że pracujemy dla kogoś, kto chce cię poznać. Tylko, że ty raczej nie chcesz poznać jego. Bierzemy go, chłopcy. Aha. O, to ma być wyzwanie. Wszyscy na hita? Nie no, ich uda. O, to nie za pułapka. Dobra, coś tu jeszcze jest? Dobra. I zamek. Od razu na raz. Pach, pach. Skrzyneczka. Co tu jest ciekawego? Dużo rzeczy na sprzedanie. Zarobione. Szukaj. O. Dobra, zapamiętaj, nie podnosić tych butelek i tych ostrzy, bo one są do rzucania. A to nie było. Też nie było. A to by było. Zgodźmy się z tym. I co, mamy iść wyżej, tak? Tak, ładnie wyżej. Teraz mogę to otworzyć. Zbieraj to. Nie no, łatwe zamki naprawdę łatwo idą. A bo już jestem tak doświadczony, że po prostu umiem to tak szybko wychwycić. Powiem, prawie w dziurę się wtokował. Hayden? Ty... nie... jak przeżyłeś? Ty dupku! Wystawiłeś mnie! Co? Nie, przysięgam. Nigdy bym... ja tylko szukałem ludzi. To taka robota!
kim oni są i dlaczego mnie szukali. Nie wiem, Aiden. Musisz mi uwierzyć. Błagam. Nie mam wyjścia. Muszę robić, co mi każą. Mają coś wspólnego ze śmiercią. Co? Nie. To byłoby... Ale ja naprawdę nie... Więc okay. Przysyła... Nie wiedziałem. Ile, okay. Damien? Przestań, Aiden. Mają mojego brata. Okej. Okay. Co z twoim bratem? Porwali go i grożą, że go zabiją, jeśli nie zrobię tego, co każą. Pomyślałem, że jeśli się sprawię, to go w końcu wypuszczą. Wykorzystują mnie i mam już tego dość. Chcę tylko ocalić... Wysłałeś mnie na rzeź, a ja mam o tym zapomnieć i znaleźć twojego braciszka? Jesteś zły, rozumiem, ale pomyśl tylko, może on słyszał, dlaczego cię szukają. Gdyby wiedział, nie chciałbyś go znaleźć? No ciekawe podejście. Dobra. No waliłbym mu czachę, ale no. Ach, w porządku. Przeszuk. Se, chyba. Nie martw się. Ale gdzie oni mogli. To, okay. Kiedy. Byliś upro. Kiedy zaczynałem. No to już się tam. Dobra. Wiem, że nie zrobiłem najlepszego wrażenia, ale proszę, uratuj go. Idziemy do naszej głównej misji. Dziennik. Dziennik. Okay. Które to było? Na zdrowie. Śledź to. Pomóż mi, proszę. O. 1 kilometr? Się zaznaczyło na 1 kilometr. To jest celowy jakiś. Ktoś tu coś mówił. No dobra, mniejsza. Sam jakiś tam ocaleniec interesuje. Idę do mojej misji głównej. Człowieku, ale chcę się bić. Zmierzam już do niej dość sporo czasu, więc wypadałoby już po prostu tam. Zebraliśmy się tutaj. Kurwa, wpadłem w wasz ogień. Dowód na to, że nikt nie jest bezpieczny. Dobra. Lukas miał problem. Jak sądzisz? A może nie ma w tym nic specjalnego? Idziemy oddać Cresta. On ma część. Brafie. Będzie. Wszystko byłoby prostsze. Ale dla ciebie. Co się dzieje? Mąż Bebin nie żyje. Julian jest oskarżony o morderstwo przez otrucie. Aiden, proszę, powiedz im, że... Co będę z tego A co będę z tego miał? Czyste sumienie? Chociaż podobno dla pielgrzymów nie ma to żadnego znaczenia. Aiden, proszę. Nie próbuj nic na tym ugrać. Człowiek nie żyje. Julian jest niewinny. Jego dostawcy wpadł do wody Viral. Potem po pijaku facet sprzedał Julianowi brudną wodę. Nieumyślnie. To samo powiesz przed Radą Bazaru? Tak. Gdzie ten dostawca? Musi stanąć przed sądem. Marco nie żyje. Zabiłem go. W takim razie nic tu po mnie. Nie martw się. Wybaczam ci. Ten kutas Marco dostał na co zasłużył. Dziękuję, Aiden. Połowa mojej mąki jest twoja. Tej zmieszanej z gipsem? Co? Nie. Kto ci tak powiedział? To znaczy... no może raz się zdarzyło. Zatrzymaj gips. Zapłać mi i będziemy kwita. Dobra. Powiem Bebin, co się stało. Ile dostaliśmy? Wyskowa apteczka plus jeden. Dobra, nice. Może obchniemy trochę towaru i... Gdzie mogę to sprzedać? To mogę kupić, tak? O, tu sprzedaj.
Co mogę sprzedać? Sprzedaj. Coś jeszcze tutaj ciekawego jest do sprzedania? Mam trochę broni od razu. To sprzedajemy to. ...36, 39, 17, 22, 24, to też nie. No, to moje bronie, nie? Teraz tak, wytrzymałość, trwałość 19, 400. No okej, okay. Muszę... Oj. Dobra, pół godzinki. 31 minut, nice. Dobra, odcineczek. Ja ogólnie sobie jeszcze te bronie ponaprawię, tutaj coś porobię i tak. Widzimy się w następnym odcinku. Bye bye.